Szanowni Państwo, trzecia odsłona naszej dyskusji. Politycy swoje, ale jak to politycy mają trochę ściemy do zaproponowania w trakcie kampanii. Teraz odsłonimy to, jak wygląda sytuacja na lewicy naprawdę z publicystkami. Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost, Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce.pl. Drogie panie, szanowni państwo, zanim dyskusja o lewicy i o pytanie nasze gorące, co lewica chce ukryć przed wyborcami, krótka sonda naszego reportera Maćka Zajmy wśród liderów lewicy o charakterze ich politycznego mariażu. To jest małżeństwo z rozsądku czy związek partnerski? Miłości. My się kochamy na lewicy, nie ma wroga na lewicy. To jest związek partnerski przeciwko głupocie. Przewidujemy również adopcję dzieci w sprawie walki przeciwko głupocie. To jest, proszę pana, dojrzała polityczna współpraca, której celem jest to, żeby Polska była krajem bardziej demokratycznym i bardziej sprawiedliwym społecznie. Ja nie celuję w tego typu soczystych obrazkach, co moi koledzy. No dobrze, Adrian Zandberg i Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty uśmiechnięci od ucha do ucha jedną ławą idą w tych wyborach. A jak to wygląda naprawdę, jeśli chodzi o dogadanie się? No bo startują nie w ramach koalicji wyborczej, a w ramach komitetu, żeby próg wyborczy był niższy niż 8%. Co dalej po kampanii? Co jeśli rzeczywiście lewicy uda się przekroczyć ten próg wyborczy? No, są takie informacje sugerujące, że sprawa już przed wyborami została jakoś tam dogadana o tym, co będzie po wyborach. Zresztą to już od pewnego czasu była o tym mowa, że liderzy się nad tym zastanawiali, co po wyborach, i uzgodniono, że SLD i Wiosna będą tworzyły jakąś jedną wspólną partię. Przy czym, jeżeli SLD startuje do Sejmu i jako jedna partia i dostanie w związku z tym subwencję, jeżeli przekroczy 3%, to ten SLD nie może się rozwiązać i powołać zupełnie nową partię, bo traci subwencję. Więc siłą rzeczy oczywiście jest tak, ja wiem, że liderzy Wiosny teraz się odżegnują i mówią, że to nieprawda, że wszyscy wstąpią do SLD, ale z punktu widzenia ustawy o partiach politycznych tak to będzie wyglądało. Oni po prostu muszą się zapisać do SLD. SLD może sobie zmienić nazwę, może się przebrandować. Ale struktury zostaną. A co z partią Razem? A partia Razem, jak wynika z takich ich tajnych dokumentów, zaznaczyła sobie taką możliwość, że po wyborach będzie tworzyła własne koło, czy własny klub. No tak ambitnie, zdaje się, jednak nikt nawet nie zakłada, więc własne koło, i nie będzie wchodziła w skład takiej nowej partii. Pani redaktor, pani prowadziła tutaj u nas w studiu dyskusję, także w ramach wśród polityków lewicy, razem z politykami i partii Razem i innych ugrupowań. Jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie ta współpraca jest realna, czy to jest takie małżeństwo z rozsądku na czas do 13 października, a później to już się wszystko posypie? To jest małżeństwo z rozsądku, dlatego że nad SLD od 2015 roku wisi miecz Damoklesa w postaci 8%. To jest straszny kompleks. Bardzo się boją władze partii na czele z Włodzimierzem Czarzastym, żeby znowu nie przegrać tych wyborów, idąc w koalicji. Tak. No wtedy zabrakło chyba niecałe 0,5%, żeby... Kilkadziesiąt tysięcy głosów. Tak, więc z drugiej strony Robert Biedroń tak jakby zwija interes, swoje cele osiągnął, no stracił ogromnie wiarygodność, jego wolontariusze w terenie się rozsypali, albo poszli w stronę SLD, albo w ogóle wycofali się z działalności politycznej. Listy były nieuzgadniane. Fenomenem w ogóle jest zapis w statucie partii, że przewodniczący Wiosny w ogóle jest nieodwoływalny. Może sam zrezygnować, ale nikt go nie może odwołać, więc jest to taka bardzo wodzowska partia. I teraz powtórzyło się to samo przy negocjacjach z SLD. Doły tak zwane partyjne nie były w ogóle o tym informowane. Decyzja została z góry narzucona. Więc tak, Biedroń nie ma pieniędzy, nie ma struktur w terenie. Zandberg z kolei miał pieniądze, bo dostawał dotacje przez 4 lata w wysokości ponad 3 milionów złotych. Ale no, co prawda Julia Zimmermann z Razem mówi, że struktury mieli i byli przygotowani do tego, żeby samodzielnie wystartować w wyborach. Ale znowu ten próg 3%, który nawet jeżeli by przekroczyć,
skończyli, no to chyba druga kadencja poza parlamentem dla partii byłaby nieszczęściem. No i w związku z tym Włodzimierz Czarzasty, tak jak ograł Grzegorza Schetynę w wyborach europejskich, tak samo ograł te dwie partie i występują pod wspólnym szyldem. Pani redaktor wspomniała o dokumencie, nie wiem, czy mówimy o tym samym, bo ja czytałam artykuł Wprost, który się ukazał w poniedziałek, o tajnym załączniku. My kilka dni wcześniej pokazaliśmy ten tajny załącznik, ale nie mieliśmy potwierdzenia, że on jest autentyczny. I tu jest zadziwiająca sprawa. Nawet rozmawiałam z przedstawicielem Państwowej Komisji Wyborczej, czy to jest możliwe, bo jest zapis, że SLD podzieli się subwencją. No jest to niemożliwe. Ale dlatego tak pod stołem. Tak? Tak pod stołem, na jakąś organizację pozarządową. No właśnie, da się to ustalić na poziomie, nie wiem, umowy, notariusza. To nie jest legalne. To jest nielegalne, dlatego że subwencja musi być wykorzystana wyłącznie na cele statutowe partii. Więc może być tak, że na przykład, nie albo na think tanki, rzecz jasna, ale to 15%, tam jest ściśle określone. A z kolei na fundusz ekspercki 5%, więc no, to są małe pieniądze i praktycznie chyba po wyborach, jeżeli członkowie Wiosny wejdą do parlamentu, to skończą w klubie poselskim SLD, natomiast jak będzie z Razem, trudno powiedzieć, czy Zandberg obroni jakąś swoją niezależność, no bo to, czy nie. To trochę było tak, że i Robert Biedroń, mówiąc, czy pisząc dość nieelegancko o dinozaurach w polskiej polityce, i Adrian Zandberg, który mówił, że nigdy z SLD, bo nie po to tworzymy nową lewicę, by wchodzić w struktury sojuszu, mieli swoje ambicje. Posłuchajmy fragmentu programu pani redaktor Jakubowskiej u nas w telewizji w Polsce.pl z Julią Zimmermann, kiedy padło pytanie, czy ludzie Razem nie obawiają się, że po prostu zostaną przystawką SLD na koniec dnia. Partia Razem wskaże organizację pozarządową i ta organizacja pozarządowa będzie finansowana w wysokości 20% uzyskanej subwencji przez 4 lata i będzie miała swój własny klub. Jak tam dalej te punkty wyglądają, nie wiem. Nie wiem, czy jest to fake, który ma prowadzić pewne zamieszanie. O tym, czy z prawnego punktu widzenia jest taka sytuacja możliwa, bo również i Kukiz mówi o tym, że ma porozumienie zawarte z PSL-em o podziale subwencji, ale czy pani Julio, rzeczywiście takie porozumienie zostało zawarte w sprawie subwencji? Rozmawialiśmy w ramach rozmów koalicyjnych oczywiście o tym, że co się będzie działo po wyborach. Nie ma żadnego porozumienia, o ile mi wiadomo, takiego podpisanego. Mówiłam już o tym, że partia Razem, w związku z tym, że przekroczyła 3% w wyborach, otrzymywała co roku subwencje ponad 3 miliony złotych. Pomimo tego nie udało się państwu na tyle zbudować struktur w terenie i na tyle poprowadzić swojej działalności, żeby móc wystartować samodzielnie w tych wyborach. W związku z tym pytam się, czy nie obawia się pani, że podzielicie los Nowoczesnej. Nowoczesna, która została pozbawiona subwencji na 3 lata, była partią bez pieniędzy i w końcu wylądowała jako przystawka w klubie Platformy Obywatelskiej. I wszystko wskazuje na to, że raczej już samodzielnym bytem nie będzie. Państwo mogą się znaleźć w podobnej sytuacji, bo pieniądze będzie trzymał, rękę na pieniądzach będzie trzymał Włodzimierz Czarzasty. Może się okazać, że z tej subwencji to państwo niewiele dostaną i może się okazać, że tak pewnie jak będzie z Wiosną Biedronia, no wchłonie państwa to SLD, no już nie będzie partii Razem. Nie boję się tego z kilku powodów. Ale krótko, bo musimy kończyć, a jeszcze chciałam panu Jackowi głos na zakończenie oddać. Jeden był taki, że byliśmy gotowi do startu samodzielnego, ponieważ odkładaliśmy pieniądze, jako zresztą jedna z nielicznych partii, odkładaliśmy pieniądze na start. Podjęliśmy decyzję o wspólnym starcie. Odkładaliśmy pieniądze, ale skończyło się jednak startem z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pani redaktor, Czarzasty jako stary wyga ograł tę młodzież, czasem 30-40-letnią, ale politycznie młodzież z partii Razem. Czy to jest jednak jakaś forma współpracy? Trudnej, ale jednak współpracy. Znaczy, ta współpraca była konieczna. No przecież partia Razem w wyborach, które wydawałoby się dla nich najlepszych, czyli w ostatnich eurowyborach, zdobyła 170 tysięcy głosów w całym kraju. 1,26. Więc mając taką perspektywę, oni nie mogli liczyć, że nawet przekroczą ten próg 3%, żeby utrzymać załapać się na powierzchni, się chociażby na subwencję, bo już nie mówię o tym, żeby wejść do parlamentu. Natomiast wiem, że za te pieniądze pozatrudniali działaczy terenowych. No to, ale to jest oczywiste, prawda? Wiadomo, budują struktury, więc rzeczywiście gdzieś tam ktoś dostaje jakieś pieniądze. No i teraz musieliby z tego wszystkiego zrezygnować.
Poza tym, jak słusznie powiedziała pani redaktor, druga kadencja poza Sejmem nie wróżyłaby w żaden sposób dobrze tej partii. Bo jeżeli... A ideały, a te wielkie nadzieje, ambicje? No i właśnie, i tutaj dochodzimy do kwestii ideałów i tego, że miało być zupełnie inaczej, bo przecież pamiętamy taką paradę, czy nie, marsz z okazji 1 maja, kiedy to pani Marcelina Zawisza nie chciała podać publicznie ręki Włodzimierzowi Czarzastemu, twierdząc, że jest to akt polityczny. Tak, jeżeli ona publicznie się z nim przywita, to będzie to, nie wiem, przypieczętowanie czego, prawie że krwią sojuszu. Tymczasem się okazuje, że nie dość, że można taki sojusz zawrzeć, jeszcze można po cichu pod stołem się dogadywać o tym, jak najkorzystniej z tego sojuszu wyjść, co dla siebie zagwarantować. I co zresztą, na co zwracali uwagę politycy Razem, że i nie tylko Razem, ale w ogóle Lewicy, że pani Marcelina Zawisza poszła zarejestrować komitet SLD, co ich szczególnie ubodło, bo po tym, jak komitet Lewicy został odrzucony, co było z góry wiadomo, że zostanie odrzucony ze względu na protest sądowy i na to, że do zmiany w statucie zaczęto wprowadzać zbyt późno, no to w tym momencie ona po prostu poszła i zarejestrowała ten komitet SLD. Więc tutaj widać, co się stało z ideałami. No one zostały schowane do kieszeni w imię takiej... Realpolitik. Takiej pragmatyki. No tak? Właśnie, może nie ma się co obrażać. Ale kto się obraża? Nie, my się nie obrażamy. Z perspektywy na przykład tych części działaczy Razem, którzy odeszli z partii na znak sprzeciwu. Działacze zawsze mają prawo się obrazić, jeżeli uważają, że miało być inaczej, a jest jak jest. I wyborcy tak samo, oni na pewno będą to wszystko analizowali, ci wyborcy Razem, ci wyborcy Wiosny. Oni będą patrzyli na to, że jednak to jednak miało jest być... SLD. Tak, że jednak jest SLD. Pani redaktora, może jest tak, że i Kukiz, i Biedroń, i Zandberg odbili się od muru swoich ambicji, marzeń, nadziei, od struktur, od tej codzienności, no i trzeba uznać wyższość dinozaurów, których się jeszcze kilka dni temu, czy kilka tygodni temu od tego, co mówiła pani redaktor Olczyk, ja odnoszę takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach niektórych polityków opanowała amnezja wsteczna. To grubą kreską się oddziela to, co się kiedyś mówiło. Nie pamięta się, że na tym wiecu pierwszomajowym, o którym wspomniała pani redaktor, gdzie nie chciała Zawisza podać rękę Czarzastemu, krzyczano, znajdzie się cela dla Leszka Millera. Zawisza tłumaczyła, że nie podała ręki, bo chce, żeby przed Trybunałem Stanu postawić Millera i Kwaśniewskiego za więzienia, rzekomo Mesja jej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko się zapomina. Natomiast rzeczywiście... Partia bez pieniędzy, partia bez struktur nie ma co liczyć na sukces. Kukiz absolutnie zaniedbał budowanie struktur w terenie. No Zandberg, sądząc po tym, co mówiła pani Julia Zimmermann, takie struktury miał, ale no chyba jednak zmierzamy w kierunku duopolu jakiejś małej partii, która może być ewentualnie, tak jak kiedyś było w Niemczech, prawda, SPD zawsze była tą partią, która no zresztą kiedyś Pawlak mówił, pytany o to, kto wygra wybory, nasz koalicjant, więc PSL też w przedbiegach jest już gotowe, żeby w takie koalicje wejść. Jestem ciekaw tylko, co dalej z Lewicą po tym, jak prawdopodobnie Lewica przekroczy ten próg wyborczy, otrzyma tam 30-40 posłów w zależności od wyniku. No i co dalej, jeśli chodzi o podział tortu finansowego, tortu politycznego w Sejmie, jeśli chodzi o skład kół czy klubu parlamentarnego, wreszcie podział takiego tortu, no, zaufania wzajemnego do siebie. No ja przede wszystkim nie uważam, tak jak pan redaktor, że 30-40 mandatów jest w zasięgu ręki Lewicy. Uważam, że w zasięgu to jest 15-20 mandatów. I czyli przeczołganie mówiąc, się ponad tym progiem. Prawdę mówiąc, tak, obawiam się tego, dlatego że mamy naprawdę bardzo malusieńką partię Razem, mamy partię Wiosnę, która rzeczywiście policzyła się w eurowyborach, ale zdaje się, że od tego czasu wyborcy i nie tylko wyborcy, ale i działacze zaczęli od niej odpływać, więc teraz jej stan posiadania, aktywa są mniejsze i mamy niepoliczalne SLD, które się nie policzyło w wyborach europejskich, więc tak naprawdę nie wiemy, na ile ta partia może liczyć. Ja wiem, że sondaże dają im około 10% w tej chwili, ale boję się, że przy analizie list wyborczych, że gdy ludzie zaczną patrzeć na to, kto jest na tych listach, na kogo mają głosować, to ten procent może być mniejszy. No więc mamy te 15, załóżmy, że przekroczą próg, mają 15-20 mandatów do podziału, z tego około, zdaje się, Razem ma jedynek bodajże 4 albo 5 na tych wspólnych listach. Myślę, że realnie liczą na to, że będą 3 mandaty. No to będzie koło, tak. Koło, tak. Natomiast gdyby to było na przykład 15 posłów i trzech, i w tym trzech z Razem, to myślę, że wtedy jednak SLD nie zgodzi się na to, żeby oni poszli do samodzielnie, jeszcze, bo wtedy by były dwa koła. To jeszcze puenta, panie dyrektor, co z finansami? Jak oni się podzielą tymi pieniędzmi?
No będzie kasę trzymał Włodzimierz Czarzasty, jak się podzieli. No będą może jakieś ekspertyzy zamawiane, bo jakieś organizacje współpracujące z partią Razem bądź z Wiosną będą dostawały zlecenia na ekspertyzę, ale to jest bardzo mało, bo to jest 5%. No, jeżeli partia Razem zachowa swoją tożsamość i chce być partią, to ona ma swój statut i ona powinna według tego statutu działać, więc nie będzie miała pieniędzy ani na etatowych pracowników w terenie, ani na konwencje, ani na spędy. No. Trudne wielopiętrowe rozgrywki szykują się nam na lewicy. Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce.pl, Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo. Marcin Fiołek, ja państwu bardzo dziękuję za te 3 spotkania w ramach gorących pytań. Za moment kolejne, nie mniej ciekawe, nie mniej interesujące. Zostańcie państwo z nami.